Witajcie! Przyjechałem na pole. Zestaw przygotowany. Także zobaczymy dzisiaj, jak to pójdzie. Dam mu trochę więcej w palnik, ale z ciekawostek takich jeszcze a propos nierolniczych, to och, może, kto wie, może i rolnicze. Słuchajcie, wysyp kani jest naprawdę piękny. I tak jakby się chciało to wszystko zjeść, to się po prostu nie da. Natomiast to, że jest urodzaj, to warto. Jeżeli chcecie, to idźcie na te łąki, bo naprawdę to jest jeden chyba z najpyśniejszych grzybów, jakie są, jakie natura nam dała. Także polecam, a tymczasem odpalamy, zakładamy kamerę na czoło i jedziemy z koksem. O, czekaj, bo to rękawiczka. O, pyk. Odpalone. Teraz trzeba kamerę założyć. Czapkę też założę, bo chłodno jest. Rękawiczki. Dobra, żółwik włączony. Trójka. Jedziemy jeszcze kawałek do przodu.
bo tu jest woda. Teraz chyba te obroty to jest to, o co chodziło, co? Tak mi się wydaje, bo widzę, że wszystko fruwało jak trza. Ale się coś tam zatkał. Nie, tak to się nie da. Trzeba go dołem. Ale nie wiem, słuchajcie, czy z tej roboty coś będzie, bo woda stoi. A jak woda stoi, to jest tam bagno po prostu totalne. I najnormalniej w świecie nie wjadę. Jeszcze tu. To wyciągniemy. No ale zobaczymy, może się da gdzie indziej podjechać niż na ten kawałek. O. Dobra. No także teraz już obroty były trochę lepsze. Tu trzeba to jeszcze raz sprawdzić, jest dobrze? No i ten. I można jechać. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. Paliwo jest. Wybiorę trasę tutaj. I zaraz zobaczymy, jak to wszystko idzie. Odpalamy. Się przytkało, no to tego chabazia trzeba zabrać, o, no i dobrze jest. Dobra, jadę wybrać miejsce i zaraz się widzimy. No, słuchajcie, wjechałem w ten największy bajzel, jaki tu mam. No i co? Zobaczcie. Dalsza praca chyba nie bardzo ma sens. Bo te wczorajsze deszcze tutaj tak nabałaganiły, że ja tu mogę wjechać, ale mogę nie wyjechać. No i teraz jest kłopot, bo o ile są tu miejsca, które znam, to po tej prawej stronie tu będzie mnóstwo wody, no wjeżdżać tam nie ma sensu. Tam na końcu też nie ma sensu wjechać, co najwyżej tutaj ten kawałeczek. Ojeju. Ale też tu jest taka lekka górka i czy to będzie to, co trzeba, to mam poważne wątpliwości co do tego. Także chyba ta robota dzisiejsza no nie będzie możliwa przez to. Zobaczcie, jakie tu było to. Orkan po prostu się sam pod sobą zapada, a co dopiero jak jeszcze ściągnik gdzieś tam wjedzie, no to będzie totalna kicha. Sprzęgło zaczęło już dymić, znaczy dymić może nie, ale smród już poczułem, że on już się tam w tym bagnie tutaj miesza. Zobaczcie, tutaj zrobił trochę taki, zepchał tą ziemię, bo nie daje rady. No i nie wiem, mogę spróbować jeszcze pojechać tam za górkę, może tam coś zrobię. I tak chyba zrobimy, pojedziemy tam, bo tam na górce na pewno jest sucho, ale tam było
fatalnie, może inaczej, słabo przebronowane, bo nie miałem czasu, musiałem już jechać i robiłem wszystko na wydrę i tam powinno być jeszcze przynajmniej dwa razy pobronowane po tym odwracaniu tej ziemi. No i ten. No i jest bardzo, bardzo słabo, więc może łapać grunt, ale dopóki nie pojadę tam, to się nie przekonam, także odpalam maszynę, zawracam i jadę w tamtym kierunku. No, dojechałem na ten drugi kawałek, ale słuchajcie, nie było to łatwe, przy czym zobaczcie właśnie o te zbiory, które wam mówię. To jest kania, zobaczcie, sowa inaczej, jaki to jest ogromny grzyb. Nie da się tego pomylić absolutnie z muchomorem. Zobaczcie na to, jak on się buduje, jak to wygląda. Zobaczcie na nogę, jaka gruba. Chociaż nie zawsze są takie grube, tam jest następna. Tu jeszcze zwierzęta coś poprzewracały. Tu coś tam jeszcze rośnie, tam. Zobaczcie tutaj. To są grzyby, których nie da się pomylić. To jest wyśmienicie smaczne. Widać, że tutaj też zwierzęta to jedzą. O, spójrzcie. Ciekawostką jest to, że one powinny mieć ten taki meszek tutaj na sobie. Widzicie, on schodzi. Jeżeli on nie ma meszka, to znaczy, że padał deszcz po prostu i został zmyty najnormalniej w świecie. Bo to jest takie, takie właśnie, że to się zmywa pod wodą. No ale, no zobaczcie, no kurczę, jakby się to chciało wziąć i zjeść. Także to jeśli chodzi o te, i widzicie, na łąkach to jest bezpiecznie, tutaj nigdy muchomor nie urośnie. Poza tym to jest przede wszystkim wielgachny grzyb. Tutaj jak dojeżdżałem tą drogą, to powiem wam, że miałem pewne obawy, bo było, jest tak głęboko, że bałem się, że ciągnik zostanie tam. Ale jakoś się udało, przejechałem i teraz pojadę tutaj, zobaczymy co mi to da, czy się nie będą wykopki na zasadzie takiej, czy to będzie prawdziwa robota. Jak trzeba, się okaże. No nic, ustawię się jakoś. Widzicie, tu przydałby mi się tutaj jakiś uchwyt, może sobie dorobię na ciągnik. Przykręcę taki ten do kamery i będzie to jakoś lepiej się. Chociaż jak będę zakładał, no jak będę zakładał kabinę, to sobie to przerobię. Ale w każdym razie przydałby się jakiś uchwyt taki na kamerę. No co, po drodze wystraszyłem kilka saren. Orła nie widziałem dzisiaj. Żurawie po drodze jak jechałem jeszcze mi się pokazały, więc nie wszystkie jeszcze odleciały. Także ten. No jadę. Zaraz będziemy nagrywać dalej. A tutaj będzie ciężko, słuchajcie. Zobaczcie jakie tu bruzdy pozostawały. No i nie wiem jak to będę kopał, no to czy mi się tutaj wał nie urwie od tego. Bo może się urwać, jak to są takie. Takie atrakcje, nie bardzo mam na to w tej chwili pomysł. Może tym pługiem Fernelandem, co mi tam radziliście. To byłoby kiepska sprawa, jakby się to tak tutaj coś głupiego porobiło. Zobaczmy, włączymy tą maszynę. Jedynka. Co? A tutaj zobaczcie.
przejechałem przez tą nawłoć. No i to jest wyżej jak orkan, to będzie fruwać wszystko, raz górka, raz dołek. Tu nawet jeszcze takie coś dużego. Może to kurczę blade zaorać. Nie mam pomysłu, co z tym w ogóle zrobić. Tu jest niedokończona robota z tego roku, z wiosny. Musiałem jechać. To jest właśnie ten mój cholerny dylemat. No ale jeść trzeba, no ludziu. Może tą nawłość tylko ogolę i ten, i rozejrzę się za tym pługiem, albo kogoś, z kimś pogadam, kto ma taki pług, nie wiem, pojeżdżę po chłopach, popytam, może ktoś mi coś tutaj będzie mógł pomóc w tej kwestii. No bo nie widzę rozwiązania tego inaczej, ja chcę to mieć ładne, no. Tak, ja wiem, że tutaj są fachowcy, rolnicy, wziąłby glifosat, walnął i wszyscy są zadowoleni, oprócz mnie. Dobra, ale fajnie mruczy, co? Fajnie. Kanie są, tutaj jest jedna, tutaj jest druga. No można się naprawdę najeść. Ja ostatnio mam ochotę na borowiki, ale wtedy, kiedy one rosły, ja pracowałem. No to zawracamy, co? Nie da tutaj orkanować. Jedynka polowa. Ziemię chwyta, no i powinien ją wziąć, ale na co mi ta robota? Żeby ciągnik zniszczyć? Wiecie co? Chyba przerąbałem gdzieś rękawiczki. O, tu są. To trzeba co innego wymyślić. Już kij z tym ciągnikiem, kij z tym, że ja cały w tym zielsku, że to wszystko tak wygląda, bo to jest taka specyfika tej maszyny, że to tak wygląda, że tak ona pracuje.
Ale czy jest na to jakiś inny, lepszy sposób? O, dobrze, że czapkę założyłem. Czy jest na to inny, lepszy sposób? Powiedzcie mi. Może ja będę w całym Zielsku? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, żeby to, będę to robił 3 miesiące w tym tempie. No i jeszcze rzecz w tym, że tu są te doły i góry, gdzie naprawdę nie wiem, czy ja tak mogę orkanem po tym jeździć, bo czy mi się coś tam nie urwało. Jak widzicie, jak on wykopki robi, jak to mówi Paweł. Nie wiem, co robić. Dobra, wyczyszczę kamerę. Zastanowię się, co z tym fantem zrobić. No słuchajcie, oboje z ciągnikiem wyglądamy jak chochoł. Zobaczcie, jak to wygląda to wszystko. Fruwa i to akurat wiatru nie ma, ale idzie wszystko. Zobaczcie. Czapkę nie wiem, bo zrzuciłem z czapki wszystko. Ale o tak. No i co? Jedno, bardzo się cieszę, dziękuję Wam wszystkim za dobrą radę. Trzeba mu dać po prostu wpalnik. I on wtedy inaczej gada, nic się nie zapycha. Także to jest jedna bardzo dobra nauka dla mnie. Nie patrzeć tylko kita i tyle. Natomiast tutaj kolejna sprawa poza deszczem i wiatrem jest, jeśli chodzi o kupno kabiny. No bo takie coś, to wtedy na kabinę by spadło, a w środku elegancko, czysto, nie człowiek uwalony. Popatrzcie, przecież tu ciągnika nie ma normalnie, no. No i teraz się kamera zatentegowała. No w każdym razie, no tutaj też tego siana. W każdym razie jedynką jeżdżę polową, także to długo, długo zejdzie. A to dlatego, że nie wiem właśnie gdzie tu teoretycznie właściwie mógłbym nawet spróbować jeździć trójką, może dwójką. Dlatego, że tutaj jest mniej więcej równo, z tego co pamiętam, jak to bronowałem, to dosyć ładnie wychodziło. Bo tu jest jeszcze, w tym miejscu jest ziemia klasy czwartej. Natomiast tam, gdzie na Włoci nie ma, no to jest piątka, szóstka. Tak to można by z grubsza tylko określić. No i wtedy, jak jest ta czwarta klasa, to brony po prostu to ładniej, dużo ładniej wzięły. I to się wszystko ładnie wyrównało. Jednakowoż, wiecie co, po prostu się nie wiem, co robić. Trzeba, słuchajcie, kogoś z pługiem. Zadzwonię do znajomka, jednego, drugiego, trzeciego. Tu jeszcze pojadę, po prostu zobaczymy, tak żeby wkoło tego drzewka tu ogolić. Ile się da, zrobię i na tyle będzie dzisiaj, bo to jest męczarnia po prostu. Mówię, dlaczego tak? Dlatego, że tu jest za dużo tych, jeszcze raz mówię, tej darni, która powyłaziła. Ja nie wiem, w jakim stanie jest orkan i co on może wytrzymać. To znaczy, widać, że on się tam kręci. Ja tutaj tą przekładnię całą robiłem. W sensie przejrzałem, tam nie ma żadnych zębów potrzaskanych czy czegoś takiego. Ładna ta cała przekładnia jest. O-ringi powymieniałem, olej świeży zalany, bo chyba 2 lata temu go wymieniłem. Co, przesmarowałem go też, pamiętam, więc on tutaj nie piszczy, nie skrzypi, więc tutaj nie miałoby się to co teoretycznie urwać czy coś z nim zrobić. Ale wiecie, jak on dostanie taką bruzdę ziemi, no to słyszycie, że ciolnik dostaje od razu, spada z obrotów, sprzęgło i tak dalej, wszystko to po prostu leci, a ja nie chcę tego zniszczyć. No i o ile nawłoć jest wysoka i nie wiem, no chociaż tam któryś z Was dobrze radził, jeśli chodzi o tego, ten pług z tymi długimi odkładniami takimi na okrągłej ramie,
tego, by gdzieś albo kupić, albo pożyczyć, albo usługę zlecić, to już jest obojętne, to bym zrobił. A tu, gdzie nie ma nawłoci, no to śmiało to można przeorać, bo tam to wszystko widać, tam się nic nie dzieje. Także to tylko takie pomysły, bo no nie wiem, co robić. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!